Historia boksu. Kiedy w czerwcu 1938 roku amerykański bokser Joe Louis wkraczał na ring, by zmierzyć się z Niemcem Maxem Schmelingiem, cały świat słuchał relacji. Stadion Yankee Stadium jest wypełniony po brzegi. Presja była ogromna. Jeszcze żadna relacja nie miała tylu słuchaczy. 24-letni pięściarz uosabiał nadzieje i marzenia całego kraju. Stawką było coś więcej niż tylko mistrzowski tytuł. Joe miał się zmierzyć z nazistowskim reżimem. To najbardziej upolitycznione wydarzenie w historii sportu. W czasach, gdy ciemnoskórzy żyli w strachu, Louis walczył za swój kraj i swoją rasę. Na południu USA czarny nie mógł normalnie usiąść przy barze, a w autobusie musiał zajmować miejsce z tyłu. W latach 30. czarnoskórzy wciąż byli obywatelami drugiej kategorii. Jeden z nich miał się zmierzyć z reprezentantem III Rzeszy. Jednocześnie toczy się bardziej osobista walka. Louis wie, że przeciwnikom pomaga czarnoskóry amerykański pięściarz. Były mistrz świata Jack Johnson zdradzał Niemcom słabości Louisa. Johnson był najlepszym defensywnym pięściarzem w historii. Doskonale rozpoznawał słabe strony zawodników. Ta walka nie bez powodu była nazywana pojedynkiem stulecia. Ta przesycona nienawiścią rywalizacja rozpoczynała się również poza ringiem. To nie była walka stulecia, tylko pojedynek o cały świat. Oto historia dwóch czarnoskórych pięściarzy oraz ich pasji, dzięki której zmienili wizerunek boksu i całej Ameryki. Czarny z białym. Nasza opowieść rozpoczyna się na przełomie wieków. Jack Johnson urodził się w kraju, w którym dopiero niedawno zniesiono niewolnictwo. Wcześniej zajął się boksem, ale wtedy był to inny sport. Na południu walki czarnoskórych dzieci były rozrywką dla białej elity. Promotor zbierał od 4 do 8 dzieciaków, zakładał im worki na głowę i wpychał je na ring. Dzieci okładały się pięściami i wygrywał ten, kto ostatni utrzymał się na nogach. Ten brutalny rytuał to Battle Royale. Te pojedynki były demonstracją niższości Afroamerykanów. Tu nie chodziło o sport, tylko o uciechę. Biali widzowie chcieli się czuć lepsi od czarnych, których reprezentowali walczący. Widzowie wrzucali monety na ring i śmiali się, kiedy dzieci próbowały podnosić pieniądze, nie zdejmując rękawic. Johnson utrzymywał się, biorąc udział w tych walkach. Aby je przetrwać, intensywnie trenował techniki obronne. Na przełomie wieków boks był nowym sportem, w którym obowiązywała segregacja rasowa. Johnson miał ograniczone możliwości. O tytuł mistrza świata walczono dopiero od kilku lat, ale już zdobył on symboliczne znaczenie w kraju podzielonym na tle rasowym. Mistrz musiał być biały.
Zdobywca tytułu był uznawany za najsilniejszego człowieka na świecie. Murzyn nie mógł zostać mistrzem. Jack Johnson gardził białymi. Już jako dziecko uważał, że jest im równy. Kolor skóry nie miał dla niego znaczenia. Jack urodził się w nieodpowiednim czasie. Był pewny siebie, chociaż walki organizowano tak, by wszystko działało na jego niekorzyść. Pochodzenie na pewno odcisnęło na nim swój ślad, ale nie czuł się gorszy. Był buntownikiem, za co na południu groziła mu śmierć. Jack walczył przez 8 lat. Do 1908 roku pokonał już każdego, kto chciał się z nim zmierzyć. Johnson nauczył się swojego rzemiosła, walczył z najlepszymi. Zdobył tytuł mistrza czarnoskórych w kategorii ciężkiej i zaczął myśleć o tytule mistrza świata. Ameryka nie mogła się pogodzić z myślą, że czarnoskóry mógłby walczyć o tytuł. Szansa pojawiła się, kiedy mistrz Tommy Burns wyjechał za granicę. Johnson pojechał za nim aż do Australii i rzucił mu wyzwanie. Tommy Burns jeszcze nigdy nie był w tak dobrej formie. Wie, że czeka go walka życia. Pojedynek miał się odbyć w Sydney w 1908 roku. Mistrz zgodził się walczyć za wysokie jak na tamte czasy honorarium $30,000. Wokół ringu zgromadziło się 20,000 widzów. Kamery uwieczniły pierwszą walkę o tytuł mistrza świata z udziałem czarnoskórego pięściarza. Johnson cały czas się uśmiecha. Burns wygląda przy nim jak mały chłopiec. W pierwszych rundach było dużo zwarć i niewiele uderzeń. Johnson mierzy 186,5 cm. Góruje nad przeciwnikiem i w pełni wykorzystuje przewagę wzrostu. Widzowie byli w większości biali. Relacje prasowe świadczą o tym, że nagle poczuli się nieswojo, bo Johnson był ogromnym i bardzo silnym człowiekiem. Dla wielu stało się jasne, że Johnson bawi się z mistrzem. Czeka, aż zmęczony Burns nie będzie mógł dłużej walczyć. W rundzie piątej Johnson bez trudu blokuje ręce rywala. Napięcie rosło. Jack zaczął coraz skuteczniej uderzać. Na filmach widać, że nagle zadał jeden cios i wygrał. Tak zakończyła się dominacja białych w kategorii ciężkiej. Jack Johnson dowiódł swej wyższości. Poza ringiem był równie ekstrawagancki. Nic go nie obchodziło. Żył po to, by zmieniać utarte obyczaje. Postępował jak chciał. Był barwną postacią. Nosił drogie stroje i zawsze był duszą towarzystwa. Johnson lekceważył obowiązujące normy i lubił białe kobiety. Nawet ożenił się z jedną z nich. Po jego ślubie z Etą Durają Johnson, Ameryka poczuła się obrażona. Jack żył tak samo, jak prowadził samochody, szybko. Cały czas wciskał gaz do dechy. Ten czarny ścigał się samochodami, uprawiał hazard i nie chciał się dostosować do zasad białego społeczeństwa. Johnson przerażał białą Amerykę. Nie dlatego, że był czarny, ale dlatego, że był afroamerykaninem z charakterem. Jack był koszmarem białej Ameryki. Historia boksu. Dla Ameryki czarny zawsze był niewolnikiem, a teraz stał się panem.
Wyczyny Johnsona przeraziły amerykańskie elity. Pokonanie go stało się sprawą najwyższej wagi. Wszyscy szukali białego pięściarza, który mógłby z nim wygrać. Jedna z gazet pisała o wielkiej nadziei białych. Można to nazwać farsą, bo każdy, kto był biały, duży i miał odrobinę talentu, był nazywany wielką nadzieją białych. W 1910 roku sprawa poszukiwania wielkiej nadziei białych regularnie wracała na pierwsze strony gazet. Emerytowani mistrzowie kolejno wracali na ring. Pisarz Jack London był wtedy również komentatorem bokserskim. To on wezwał do walki Jima Jeffriesa, który wycofał się z ringu w 1905 roku. Dawny mistrz miał zetrzeć uśmiech z twarzy Jacka Johnsona. Jeffries był niegdyś świetnym zawodnikiem, ale mistrz zamienił rękawice na luksusowe życie. Presja była ogromna. Wszyscy powtarzali mu, że Ameryka go potrzebuje. Decyzja należy do ciebie, ale musisz wrócić. Mistrzowski pas musi znowu należeć do białych. Po 2 latach poszukiwań Ameryka znalazła pretendenta. Jeffries w końcu uległ naciskom. Ważną rolę odegrały tu pieniądze, ale psychologiczny aspekt powrotu mistrza był jasny. Sam powiedział, że udowodni wyższość białej rasy. Jim Jeffries został okrzyknięty wielką nadzieją białych. Walka czarnego Goliata z białym Dawidem pobudzała wyobraźnię kibiców. Promotorzy zdali sobie sprawę, że będzie to najbardziej dochodowy pojedynek w historii. Stawką był $1 000 000. Boks stał się bezwzględnym biznesem. Walka stulecia odbyła się 4 lipca w Reno w Nevadzie. Przed walką promotorzy mieli pełne ręce roboty i spisali się niemal za dobrze. Podgrzali nastroje do czerwoności. Johnson stał się wybawcą czarnych, a Jeffries nadzieją białych. Walka była nieunikniona. W Reno mieszkało 15 tysięcy ludzi, ale w dniu walki liczba ta podwoiła się. Ulice były zatłoczone dzień i noc. Wszystkie bary, kasyna i domy publiczne były wypełnione po brzegi. Nigdy przedtem ani potem nie zawierano tylu zakładów. W dniu walki bram nowego amfiteatru, wybudowanego specjalnie na tę okazję, pilnowali uzbrojeni policjanci. Widzowie nie mogli mieć broni. Johnson odebrał wiele pogróżek, ale nie okazywał strachu. Wejście na ring wymaga odwagi. A w dodatku Jack wiedział, że jest znienawidzony. Być może chciano go zabić, a mimo to stanął do walki z takim wyrazem twarzy, jakby wybierał się na niedzielny piknik. Zawodnicy walczą ostrożnie. To dwaj mistrzowie. Jeden z nich jest już stary, ale wrócił na ring. Walka rozpoczęła się w pełnym popołudniowym słońcu. Jeffries prezentował się lepiej niż kiedykolwiek. Nigdy nie przegrał walki. Rzeczywiście był wielką nadzieją białych. Pojedynek miał trwać 45 rund. Pod koniec 6 wiek Jeffriesa dał o sobie znać. Johnson blokuje wszystkie ataki. Po rocznym oczekiwaniu walka stulecia staje się wielkim rozczarowaniem. Szybko okazało się, że Jeffries nie ma szans. W rundzie 14 Jeffries utrzymywał się na nogach wyłącznie dzięki swej legendarnej odporności na ciosy. Wtedy Jack pierwszy raz posłał rywala na deski.
Jeffries wstał, ale znowu się przewrócił. Kibice krzyczeli do sędziego Texa Ricarda, żeby przerwał walkę. Nie chcieli, żeby ich zawodnik został znokautowany. Ostatni kadr z tej walki jest bardzo smutny. Jeffries jest powalony na kolana. Jedną ręką opiera się o liny. Ludzie z jego narożnika wskoczyli na ring. To był koniec walki. Tak zakończyła się krucjata wielkiej nadziei białych. Jim Jeffries został pokonany. Biała Ameryka nie może się pogodzić z wynikiem walki. W całym kraju wybuchają zamieszki na tle rasowym. Doszło do wielu morderstw i linczów. Po tej walce Biała Ameryka jeszcze bardziej się bała Jacka Johnsona. Wielka biała nadzieja się rozwiała, a w efekcie doszło do zamieszania i aktów przemocy. Koszmar Ameryki pogłębił się. Plan zdetronizowania Johnsona nie powiódł się i czarnoskóry pięściarz pozostał na szczycie. Po zwycięstwie otworzył w Chicago nocny klub Cafe Champion. Wkrótce stał się władcą półświatka kanciarzy, prostytutek, pijaków i hazardzistów. Zaczął tracić kontrolę nad swoim życiem. W panującym klimacie i przy niestosownym zachowaniu mistrza biali koniecznie chcieli go dorwać. Biuro śledcze, późniejsze FBI, poddaje Johnsona bezustannej obserwacji. Rząd koniecznie chciał skazać Johnsona. Miał bardzo grubą teczkę. W końcu oskarżono go o pogwałcenie ustawy Manna. Ustawa ta miała zapobiegać manipulacjom związanym z prostytucją. Zabraniała przewozu kobiet pomiędzy Stanami w celach niemoralnych. Agenci znaleźli piętę achillesową Johnsona. Gdyby jedna z kobiet przyznała, że jest prostytutką i że Johnson przywiózł ją z innego stanu, byłby winny pogwałcenia ustawy Manna. Naginano prawo tylko po to, żeby skazać jednego człowieka. Styl życia mistrza nie zmienia się, ale to tylko pozory. Wyobrażam sobie, jaką presję musiał czuć Jack Johnson w owym czasie. Czekały go bardzo trudne chwile. Po 5 latach na szczycie Johnson został w końcu pokonany przez władzę. Skazano go za pogwałcenie ustawy Manna. Uciekł z kraju, by uniknąć więzienia. Te wydarzenia miały jeden trwały skutek. Od tego dnia w 1915 roku czarnoskórzy Amerykanie na kolejne 20 lat znowu usunęli się w cień. Historia boksu. Po I wojnie światowej boks stał się najbardziej popularnym sportem na świecie. Jack Dempsey był mistrzem świata kategorii ciężkiej w latach 1919-26. Był pierwszym bokserskim milionerem i playboyem. Ten mistrz był symbolem nowej epoki. Nie chciał walczyć z czarnoskórymi rywalami. Jego menedżerowie podzielali ten pogląd. Ameryka nie chciała kolejnego Jacka Johnsona. Czarni pięściarze nie byli dopuszczani do walk. W wyniku kryzysu czarnoskórzy zaczęli się przeprowadzać z rolniczego południa na północ w poszukiwaniu pracy.
Wielu zatrudniło się w fabrykach w takich miastach jak Detroit. Zarabiali $5 dziennie. Wśród nowych mieszczuchów znalazła się rodzina Barrowów. Ten dzieciak z Detroit nazywał się Joseph Louis Barrow. Ale ktoś na ringu zapomniał jego nazwiska i zostało samo Joe Louis. Joe miał w sobie zalążek wielkości. Aby to zrozumieć, trzeba było zobaczyć, jak walczy. Miałem zaszczyt podróżować z nim i przebywać w jego towarzystwie. Wszyscy wiedzieli, kim jest Joe Louis. Młodego pięściarza wypatrzył czarnoskóry menadżer John Roxborough. Wierzył, że jego zawodnik będzie pierwszym od 25 lat czarnoskórym mistrzem. Będziesz następnym mistrzem świata. Mam nadzieję. Jako twój menadżer dołożę wszelkich starań, żeby zorganizować ci walkę o tytuł. Od czasu Johnsona żadnemu czarnoskóremu nie pozwolono walczyć o tytuł. Wydawało się to niemożliwe. Biała Ameryka nie była gotowa na to, by mistrzem świata został czarny pięściarz. Menadżerowie zastanawiali się, jak doprowadzić mojego ojca, wychowanego w getcie w Detroit, na sam szczyt. Już w pierwszym roku zawodowej kariery Joe walczył z najlepszymi zawodnikami kategorii ciężkiej i wszystkich nokautował. Był pierwszym Afroamerykaninem, który powstał z popiołów pozostawionych przez Jacka Johnsona. W 1935 roku Louis stopniowo poprawiał swoją pozycję w rankingu. Zyskiwał coraz większą popularność, bo Ameryka kocha zwycięzców. Wygrywał i wielu białych zaczęło mu kibicować. Nazywali go swoim Murzynem. Louis szybko stawał się pierwszą czarnoskórą amerykańską gwiazdą mediów. Był naszym bohaterem. Kiedy walczył, wystarczyło wyjść na ulicę, żeby usłyszeć relacje. Wszyscy włączali radioodbiorniki. Mój ojciec pojawił się tuż po wielkim kryzysie w latach 30. Ameryka potrzebowała bohatera, kogoś, kto byłby dla wszystkich wzorem. Na horyzoncie zbierały się chmury. Po 15 latach Jack Johnson wrócił do gry i próbował nawiązać kontakt z obozem Louisa. Ludzie, którzy znaleźli się w samym centrum sportowych wydarzeń, zwykle nie chcą się wycofać. Jack dostrzegł swoją szansę. Louis miał być nowym czarnoskórym mistrzem, więc Johnson postanowił wrócić do gry. Chciał, żeby publicyści porównywali go z Joe, ale obóz Louisa nie chciał mieć nic do czynienia z Johnsonem. Później żałowano tej decyzji. Przed walką o tytuł Joe musiał pokonać jeszcze jednego Europejczyka, byłego mistrza świata z Niemiec, Maxa Schmelinga. Max był uważany za idealnego przeciwnika dla młodego Louisa, który nie powinien mieć z nim kłopotów. Był to kolejny były mistrz do pokonania. Mistrz powraca na ring, by zmierzyć się z Joe Louisem. Jest pewny siebie. Dlaczego sądzisz, że go pokonasz, skoro innym się to nie udało? Nie popełnię tych samych błędów, co oni. Świat nie wiedział o tym, że Schmeling wykorzystuje nowoczesną technikę
studiując słabe strony przeciwnika. Był jednym z nielicznych pięściarzy, którzy oglądali materiały filmowe. Analizował walki Lewisa. Wraz ze swoim trenerem Max szukał wad w stylu rywala. Istotne informacje uzyskali od nieoczekiwanego pomocnika. Zlekceważony przez obóz Lewisa, Jack Johnson postanowił pomóc Niemcowi. Jack był najlepszym defensywnym pięściarzem w historii i na pewno potrafił dostrzec błędy popełniane przez innych zawodników. Joe miał piętę Achillesową, a Johnson to dostrzegł. Jack był zazdrosny o Lewisa. Miał już 58 lat, ale nadal uważał, że powinien być mistrzem świata. Jak na ironię, to właśnie Johnson dostrzegł drobną wadę w stylu walki Joe Lewisa. Max Schmeling zyskał tajną broń. Czy obserwując przeciwnika w akcji, odkryłeś jakieś jego słabe strony? Tak, ale nie zdradzę jakie. Okazało się, że Lewis opuszcza lewą rękę, kiedy uderza prawą. To był zły nawyk. Pierwsze, czego uczą podczas treningów, to żeby osłaniać się lewą ręką. Jeśli się ją opuszcza, przeciwnik może zaatakować. 19 czerwca 1936 roku Joe Lewis zmierzył się z Maxem Schmelingiem na stadionie Yankee Stadium w Nowym Jorku. To jeden z najbardziej pamiętnych bokserskich pojedynków. Lewis miał na koncie 28 walk. Wszystkie wygrał. Bukmacherzy stawiali na niego 10 do 1. W pierwszych trzech rundach Niemiec utrzymywał dystans i czekał, aż przeciwnik się odsłoni. Max wyprowadził piekielne uderzenie prawą ręką. Zawodnik kategorii ciężkiej jest najbardziej wrażliwy na ciosy na początku walki, bo nie jest jeszcze rozgrzany. Jego układ nerwowy nie jest przygotowany na przyjęcie mocnego uderzenia. Max trafił Lewisa bardzo wcześnie prosto w żuchwę i Joe już się po tym nie otrząsnął. Lewis leży. Sędzia odsyła Maxa do neutralnego narożnika. Joe wstaje, ale Max nadal dominuje. Niemiec uzyskał przewagę i część widzów zaczęło mu kibicować. Po czwartej rundzie Max zyskał pewność siebie. Publiczność brała jego stronę. Zaczął bardziej ryzykować i wyprowadzać serię ciosów. Kibice szybko przeszli na stronę Schmelinga. Skandowano: zabij go. Niemiec zrozumiał, że publiczność krzyczy do niego, a nie do Amerykanina. Chcieli śmierci czarnoskórego pięściarza. Annihilate the black man. Po czwartej rundzie Lewis nie wiedział, gdzie się znajduje. W dwunastej padł na deski. Trzeba go było zeskrobywać z ringu. Lewis upada. Trzyma się lin. Jest bardzo zmęczony. Kiedy ojciec przegrał z Maxem Schmelingiem w 1936 roku, nadzieje Afroamerykanów zostały podkopane. Mama mówiła, że pod koniec tego pojedynku tata był zdruzgotany. Po tym zwycięstwie Max zyskał prawo do walki z aktualnym mistrzem Jimmy Braddockiem. Ale to obóz Lewisa załatwił swojemu zawodnikowi pojedynek o tytuł. Joe dostał tę szansę, bo obawiano się, że Niemiec zostanie mistrzem świata kategorii ciężkiej. W 1937 roku, ku zaskoczeniu Maxa Schmelinga, Joe Lewis stanął do walki o tytuł. W ósmej rundzie powalił Braddocka potężnym prawym sierpowym. Czarna Ameryka wstrzymała oddech.
Po 22 latach czarnoskóry pięściarz znowu został mistrzem świata. W Louisie Afroamerykanie w końcu znaleźli swojego zawodnika, który mógł walczyć o mistrzowski pas. W 1937 roku Joe został mistrzem świata kategorii ciężkiej. Tata był dumny z tytułu, ale przeczuwał zbliżające się niebezpieczeństwo. Chodziło o Maxa Schmelinga. Przy najbliższej okazji Joe zgodził się na walkę rewanżową z Niemcem. Ustalono datę. 22 czerwca 1938 roku. Joe już podpisał dokument. Jest gotów bronić mistrzowskiego tytułu. Max Schmeling teraz się uśmiecha, ale poczekajmy do 22 czerwca. Ten pojedynek był najsłynniejszą walką mojego ojca. W kontekście historycznym był prawdopodobnie najważniejszy. Latem 1938 roku zbliżająca się walka przykuła uwagę całego świata. Amerykanie nie mieli już złudzeń co do prawdziwej natury Adolfa Hitlera. Coraz głośniej mówiono o tym, jak Niemcy traktują Żydów i inne mniejszości narodowe. Führer uznał, że Max będzie użytecznym narzędziem do kształtowania wizerunku kraju. Bokser spotkał się z Hitlerem, Goebbelsem i Göringiem. Aryjczyk, który już raz pokonał czarnego, został ponownie wystawiony na próbę. Osobista rywalizacja zawodników nabrała międzynarodowego znaczenia. Franklin Roosevelt zaprosił Louisa do Białego Domu. Spotkali się na trawniku przed budynkiem. Prezydent złapał boksera za biceps i powiedział: musisz wygrać dla demokracji. Louis walczył za Amerykę. Za czarnych, ale też za białych. Historia boksu. Przed walką w 1938 roku obaj bokserzy czuli, że przekroczyli granicę między boksem a światem międzynarodowych machinacji. Joe reprezentował Amerykę w tym starciu dwóch ideologii, ale jak na ironię, na południu USA nie mógłby usiąść przy barze. W autobusie musiałby usiąść z tyłu i musiałby korzystać z oddzielnej łazienki. Na północy wcale nie traktowano go lepiej. W latach 30. Afroamerykanie nadal byli obywatelami drugiej kategorii, ale to jeden z nich reprezentował USA w walce z faszystowskim reżimem. Czerwca 1938 roku. Dzisiaj odbędzie się walka. Obaj zawodnicy biorą udział w oficjalnym ważeniu. Na stadionie w Nowym Jorku zasiada 70 tysięcy widzów. Kolejne 70 milionów słucha relacji radiowej. Słuchali dosłownie wszyscy. To było ważne wydarzenie. Nie walka stulecia, tylko bitwa o świat. Louis ciągle był obserwowany, ale nie stracił koncentracji. Louis zapytał pisarza Jimmy'ego Cannona, ile rund jego zdaniem potrwa walka. Jimmy odparł, że 4, na co Joe pokazał wyprostowany kciuk. Dzięki niemieckiemu radiu Trzecia Rzesza może kibicować swojemu zawodnikowi. Przed rozpoczęciem walki świat dosłownie się zatrzymał. To było największe wydarzenie w historii transmisji radiowych. Joe wszedł na ring. Czekał w swoim narożniku, potem wysłuchał instrukcji i nie odezwał się ani słowem. Był jak nakręcona sprężyna. Już w pierwszych sekundach walki było widać, że Joe Louis wyciągnął wnioski z porażki. Nie opuszczał już gardy.
close range, Lewis fights desperately to bring up a left to the jaw and a right to the body, and coming out of that clinch, he got over a hard right and then stabbed Max with a good straight. Nieprzerwaną lawiną ciosów Lewis posłał przeciwnika na linię. Joe był jak kat, wykonujący egzekucję na związanym więźniu. Niemiec cierpiał tak bardzo, że łkał jak kobieta. Komentator powiedział, że tamtej nocy nie było na świecie człowieka, który mógłby pokonać Lewisa. Schmeling upada. Sędzia liczy do czterech. Niemiec wstaje, a Lewis znowu uderza. Sędzia Donovan uważnie obserwuje walkę. Joe uderza sierpowym w korpus. Niemiec znowu upada. Wszyscy słuchali relacji Caluma McCarthy'ego. Schmeling leży, sędzia go liczy. Koniec walki. Max Schmeling przegrał w pierwszej rundzie. Na ulicę wyległ tłum ludzi. Wszędzie zrobiły się zatory. Ludzie zatrzymywali samochody. Do naszej dzielnicy przyszło sporo białych, ale nikomu nic się nie stało. Wszyscy świętowali. Max Schmeling nie miał powodów do radości. W ciągu 124 sekund Lewis uderzył go tyle razy, że Niemiec trafił do szpitala na 10 tygodni. Joe Lewis odpowiada na wezwanie wuja Sama. Jak się nazywasz? Joe Lewis Barrow. W trakcie wojny Joe przez 3 lata wspierał morale żołnierzy. Występował w walkach pokazowych, zbierając pieniądze dla rannych żołnierzy i ich rodzin. Jako czarnoskóry symbol Ameryki zachęcił tysiące Afroamerykanów do zaciągnięcia się do wojska. Robił to, co mu kazano. Jedynym czarnoskórym mistrzem przed Lewisem był Jack Johnson. Usunięto go z piedestału dzięki kruczkom prawnym i to samo miało spotkać Joe Lewisa. Bokser przekazywał na rzecz armii i marynarki wojennej przysyłane do niego czeki z datkami. Zamiast docenić ten wkład w wysiłek wojenny, rząd oskarżył Lewisa o zaleganie z podatkami. Joe napracował się, a na koniec powiedziano mu, że jest winien rządowi pieniądze. Władze były nieugięte i Lewis musiał wrócić na ring. Po wojnie Joe pozostawał mistrzem świata już od 12 lat. Nikt nie utrzymał tytułu tak długo. Kiedy zmuszono go do powrotu na ring, nie miał już dawnej formy. W 1951 roku miał 37 lat. Czekała go walka z młodym pięściarzem Rockym Marciano, dla którego Joe był idolem. Witam kibiców, zwłaszcza tych z Nowej Anglii. Jestem w dobrej formie i mam nadzieję, że sobie poradzę. W ostatnich latach Lewis przybrał na wadze, co widać po jego nogach i klatce piersiowej. Przed walką z Marciano ważył 106 kg. Wspaniały Lewis był teraz o 10 lat starszy i wolniejszy. Rocky był w szczytowej bokserskiej formie. Łysiejący i grubawy Lewis szybko wychodzi na ring. Czy były mistrz powróci? Jest dzisiaj faworytem. Kibice w Madison Square Garden trzymali stronę Lewisa. Chcieli, żeby wygrał i początkowo Joe podtrzymywał tę nadzieję. Lewis był wyższy i miał większy zasięg rąk, ale kondycyjnie nie dorównywał rywalowi.
Marciano uderzał bardzo mocno. Nawet jeśli trafiał w rękę przeciwnika, to po 7 lub 8 rundach rywal był tak obolały, że nie mógł podnieść pięści. Po 7 rundach Luis zaczął odczuwać zmęczenie. Nagle wiek dał o sobie znać. Marciano ciągle atakował. Przed 8 rundą Rocky już wiedział, że wygra. Another left crumples Lewis. A blazing right. Lewis sails through the ropes. To był smutny widok. Joe Louis przeleciał między linami. Upadł na deski, a głowa bezwładnie zwisała mu nad stanowiskiem dziennikarzy. Jeden z nich ją podtrzymywał. Kibice szlochali, bo ich bohater został pokonany. Na myśl nasuwał się okrzyk: umarł król, niech żyje król. A nowym władcą był Rocky Marciano. Rocky jako pierwszy śpieszy, by pocieszyć swego idola. Marciano płakał, bo pokonał swojego bohatera. Gdyby mógł coś zmienić, wolałby trzymać się na dystans i wygrać na punkty. Widok znokautowanego Luisa był dla niego bolesny. Marciano również pochodził z biednej rodziny. Nie chciał być tym, kto znokautuje Joe Louisa. Października 1951 roku zakończyło się panowanie Joe Louisa. Wtedy po raz ostatni stanął na ringu. Płakał nawet człowiek, który go pokonał. Rocky Marciano był bardzo uczuciowym człowiekiem. Odwiedził Joe w szatni. Uścisnął mu dłoń i podziękował za szansę. A Louis powiedział: wiem, jakie to uczucie, kiedy się wygrywa. Nie martw się. Teraz ty wygrałeś. Zupełnie jakby przekazywał berło następcy. Tej nocy w 1951 roku wygrano jeszcze jedną bitwę. Zwycięstwo Marciano zakończyło epokę, w której w boksie obowiązywała segregacja rasowa. Ameryka była gotowa do zmian. Joe i Rocky rywalizowali na równych prawach. Częściowo zawdzięczali to pierwszemu czarnoskóremu mistrzowi Jackowi Johnsonowi. Jack spalił za sobą mosty, a Joe je odbudował. To dzięki niemu przestano zwracać uwagę na kolor skóry. Joe Louis odmienił boks. Na zawsze pozostanie bohaterem. Wersja polska, Master Film. Tekst Filip Zubczewski. Czytał Marek Ciunel. The men are in the ring. The fight is over on a technical knockout. Matt Schmeling is beaten in one round. The first time that a world heavyweight championship ever changed hands in one round. Yes, he's got his own. Jack Johnson dowiódł swej wyższości. Poza ringiem był równie ekstrawagancki. Nic go nie obchodziło. Żył po to, by zmieniać utarte obyczaje. Postępował jak chciał. Był barwną postacią. Nosił drogie stroje i zawsze był duszą towarzystwa. Johnson lekceważył obowiązujące normy i lubił białe kobiety. Nawet ożenił się z jedną z nich. Po jego ślubie z Etą Dureją Johnson, Ameryka poczuła się obrażona. Jack żył tak samo, jak prowadził samochody. Szybko. Cały czas wciskał gaz do dechy. Ten czarny ścigał się samochodami, uprawiał hazard i nie chciał się dostosować do zasad białego społeczeństwa.
Johnson przerażał białą Amerykę. Nie dlatego, że był czarny, ale dlatego, że był afroamerykaninem z charakterem. Jack był koszmarem białej Ameryki. Historia boksu. Dla Ameryki czarny zawsze był niewolnikiem, a teraz stał się panem. Wyczyny Johnsona przeraziły amerykańskie elity. Pokonanie go stało się sprawą najwyższej wagi. Wszyscy szukali białego pięściarza, który mógłby z nim wygrać. Jedna z gazet pisała o wielkiej nadziei białych. Można to nazwać farsą, bo każdy, kto był biały, duży i miał odrobinę talentu, był nazywany wielką nadzieją białych. W 1910 roku sprawa poszukiwania wielkiej nadziei białych regularnie wracała na pierwsze strony gazet. Emerytowani mistrzowie kolejno wracali na ring. Pisarz Jack London był wtedy również komentatorem bokserskim. To on wezwał do walki Jima Jeffriesa, który wycofał się z ringu w 1905 roku. Dawny mistrz miał zetrzeć uśmiech z twarzy Jacka Johnsona. Jeffries był niegdyś świetnym zawodnikiem, ale mistrz zamienił rękawice na luksusowe życie. Presja była ogromna. Wszyscy powtarzali mu, że Ameryka go potrzebuje. Decyzja należy do ciebie, ale musisz wrócić. Mistrzowie. Nagle wiek dał o sobie znać. Marciano ciągle atakował. Przed ósmą rundą Rocky już wiedział, że wygra. By the time they went out for the eighth round, Marciano knew that he had him. A left, another left, crumples Lewis. A blazing right, Lewis sails through the ropes. And the saddest thing in the world. To był smutny widok. Joe Louis przeleciał między linami. Upadł na deski, a głowa bezwładnie zwisała mu nad stanowiskiem dziennikarzy. Jeden z nich ją podtrzymywał. Kibice szlochali, bo ich bohater został pokonany. Na myśl nasuwał się okrzyk: umarł król, niech żyje król. A nowym władcą był Rocky Marciano. Rocky jako pierwszy śpieszy, by pocieszyć swego idola. Marciano płakał, bo pokonał swojego bohatera. Gdyby mógł coś zmienić, wolałby trzymać się na dystans i wygrać na punkty. Widok znokautowanego Louisa był dla niego bolesny. Marciano również pochodził z biednej rodziny. Nie chciał być tym, kto znokautuje Joe Louisa. Marciano 26 października 1951 roku zakończyło się panowanie Joe Louisa. Wtedy po raz ostatni stanął na ringu. Płakał nawet człowiek, który go pokonał. Rocky Marciano był bardzo uczuciowym człowiekiem. Odwiedził Joe w szatni. Uścisnął mu dłoń i podziękował za szansę. A Louis powiedział: wiem, jakie to uczucie, kiedy się wygrywa. Nie martw się. Teraz ty wygrałeś. Zupełnie jakby przekazywał berło następcy. Tej nocy w 1951 roku wygrano jeszcze jedną bitwę. Zwycięstwo Marciano zakończyło epokę, w której w boksie obowiązywała segregacja rasowa. Ameryka była gotowa do zmian. Joe i Rocky rywalizowali na równych prawach. Częściowo zawdzięczali to pierwszemu czarnoskóremu mistrzowi Jackowi Johnsonowi. Jack spalił za sobą mosty, a Joe je odbudował. To dzięki niemu przestano zwracać uwagę na kolor skóry.
Joe Louis odmienił boks. Na zawsze pozostanie bohaterem. Wersja polska, 1936 roku, Joe Louis zmierzył się z Maxem Schmelingiem na stadionie Yankee Stadium w Nowym Jorku. To jeden z najbardziej pamiętnych bokserskich pojedynków. Louis miał na koncie 28 walk. Wszystkie wygrał. Bukmacherzy stawiali na niego 10 do 1. W pierwszych trzech rundach Niemiec utrzymywał dystans i czekał, aż przeciwnik się odsłoni. Max wyprowadził piekielne uderzenie prawą ręką. Zawodnik kategorii ciężkiej jest najbardziej wrażliwy na ciosy na początku walki, bo nie jest jeszcze rozgrzany. Jego układ nerwowy nie jest przygotowany na przyjęcie mocnego uderzenia. Max trafił Louisa bardzo wcześnie prosto w żuchwę i Joe już się po tym nie otrząsnął. Louis leży. Sędzia odsyła Maxa do neutralnego narożnika. Joe wstaje, ale Max nadal dominuje. Niemiec uzyskał przewagę i część widzów zaczęło mu kibicować. Po czwartej rundzie Max zyskał pewność siebie. Publiczność brała jego stronę. Zaczął bardziej ryzykować i wyprowadzać serię ciosów. Kibice szybko przeszli na stronę Schmelinga. Skandowano: zabij go. Niemiec zrozumiał, że publiczność krzyczy do niego, a nie do Amerykanina. Chcieli śmierci czarnoskórego pięściarza. Annihilate the black man. Po czwartej rundzie Louis nie wiedział, gdzie się znajduje. W dwunastej padł na deski. Trzeba go było zeskrobywać z ringu. Louis upada. Trzyma się lin. Jest bardzo zmęczony. Kiedy ojciec przegrał z Maxem Schmelingiem w 1936 roku, nadzieje Afroamerykanów zostały podkopane. Mama mówiła, że pod koniec tego pojedynku tata był zdruzgotany. Po tym zwycięstwie Max zyskał prawo do walki z aktualnym mistrzem Jimmy Braddockiem. Ale to obóz Louisa załatwił swojemu zawodnikowi pojedynek o tytuł. Joe dostał tę szansę, bo obawiano się, że Niemiec zostanie mistrzem świata kategorii ciężkiej. Po I wojnie światowej boks stał się najbardziej popularnym sportem na świecie. Jack Dempsey był mistrzem świata kategorii ciężkiej w latach 1919-26. Był pierwszym bokserskim milionerem i playboyem. Ten mistrz był symbolem nowej epoki. Nie chciał walczyć z czarnoskórymi rywalami. Jego menedżerowie podzielali ten pogląd. Ameryka nie chciała kolejnego Jacka Johnsona. Czarni pięściarze nie byli dopuszczani do walk. W wyniku kryzysu czarnoskórzy zaczęli się przeprowadzać z rolniczego południa na północ w poszukiwaniu pracy. Wielu zatrudniło się w fabrykach w takich miastach jak Detroit. Zarabiali $5 dziennie. Wśród nowych mieszczuchów znalazła się rodzina Barrowów. Ten dzieciak z Detroit nazywał się Joseph Louis Barrow. Ale ktoś na ringu zapomniał jego nazwiska i zostało samo Joe Louis. Joe miał w sobie zalążek wielkości. Aby to zrozumieć, trzeba było zobaczyć, jak walczy. Miałem zaszczyt podróżować z nim i przebywać w jego towarzystwie. Wszyscy wiedzieli, kim jest Joe Louis.
Młodego pięściarza wypatrzył czarnoskóry menadżer John Roxborough. Wierzył, że jego zawodnik będzie pierwszym od 25 lat czarnoskórym mistrzem. Będziesz następnym mistrzem świata. Mam nadzieję. Jako twój menadżer dołożę wszelkich starań, żeby zorganizować ci walkę o tytuł. Od czasu Johnsona żadnemu czarnoskóremu nie pozwolono walczyć o tytuł. Wydawało się to niemożliwe. Biała Ameryka nie była gotowa na to, by mistrzem świata został czarny pięściarz. Menadżerowie zastanawiali się, jak doprowadzić mojego ojca, wychowanego w getcie w Detroit, na sam szczyt. Już w pierwszym roku zawodowej kariery Joe walczył z najlepszymi zawodnikami kategorii ciężkiej i wszystkich nokautował. W panującym klimacie i przy niestosownym zachowaniu mistrza biali koniecznie chcieli go dorwać. Biuro śledcze, późniejsze FBI, poddaje Johnsona bezustannej obserwacji. Rząd koniecznie chciał skazać Johnsona. Miał bardzo grubą teczkę. W końcu oskarżono go o pogwałcenie ustawy Manna. Ustawa ta miała zapobiegać manipulacjom związanym z prostytucją. Zabraniała przewozu kobiet pomiędzy Stanami w celach niemoralnych. Agenci znaleźli piętę achillesową Johnsona. Gdyby jedna z kobiet przyznała, że jest prostytutką i że Johnson przywiózł ją z innego stanu, byłby winny pogwałcenia ustawy Manna. Naginano prawo tylko po to, żeby skazać jednego człowieka. Styl życia mistrza nie zmienia się, ale to tylko pozory. Wyobrażam sobie, jaką presję musiał czuć Jack Johnson w owym czasie. Czekały go bardzo trudne chwile. Po 5 latach na szczycie Johnson został w końcu pokonany przez władzę. Skazano go za pogwałcenie ustawy Manna. Uciekł z kraju, by uniknąć więzienia. Te wydarzenia miały jeden trwały skutek. Od tego dnia w 1915 roku czarnoskórzy Amerykanie na kolejne 20 lat znowu usunęli się w cień. Historia boksu. Po I wojnie światowej boks stał się najbardziej popularnym sportem na świecie. Jack Dempsey był mistrzem świata kategorii ciężkiej w latach 1919-26. Był pierwszym bokserskim milionerem i playboyem. Ten mistrz był symbolem nowej epoki. Nie chciał walczyć z czarnoskórymi rywalami. Jego menedżerowie podzielali ten pogląd. Ameryka nie chciała kolejnego Jacka Johnsona. Czarni pięściarze nie byli dopuszczani do walk. W wyniku kryzysu Ameryka nie chciała kolejnego Jacka Johnsona. Czarni pięściarze nie byli dopuszczani do walk. W wyniku kryzysu czarnoskórzy zaczęli się przeprowadzać z rolniczego południa na północ w poszukiwaniu pracy. Wielu zatrudniło się w fabrykach w takich miastach jak Detroit. Zarabiali $5 dziennie. Wśród nowych mieszczuchów znalazła się rodzina Barrowów. W
Ten dzieciak z Detroit nazywał się Joseph Louis Barrow. Ale ktoś na ringu zapomniał jego nazwiska i zostało samo Joe Louis. Joe miał w sobie zalążek wielkości. Aby to zrozumieć, trzeba było zobaczyć, jak walczy. Miałem zaszczyt podróżować z nim i przebywać w jego towarzystwie. Wszyscy wiedzieli, kim jest Joe Louis. Młodego pięściarza wypatrzył czarnoskóry menadżer John Roxborough. Wierzył, że jego zawodnik będzie pierwszym od 25 lat czarnoskórym mistrzem. Będziesz następnym mistrzem świata. Mam nadzieję. Jako twój menadżer dołożę wszelkich starań, żeby zorganizować ci walkę o tytuł. Od czasu Johnsona żadnemu czarnoskóremu nie pozwolono walczyć o tytuł. Wydawało się to niemożliwe. Biała Ameryka nie była gotowa na to, by mistrzem świata został czarny pięściarz. Menadżerowie zastanawiali się, jak doprowadzić mojego ojca, wychowanego w getcie w Detroit, na sam szczyt. Już w pierwszym roku zawodowej kariery Joe walczył z najlepszymi zawodnikami kategorii ciężkiej i wszystkich nokautował. Był pierwszym Afroamerykaninem, który powstał z popiołów pozostawionych przez Jacka Johnsona. W 1935 roku Louis stopniowo poprawiał swoją pozycję w rankingu. Zyskiwał coraz większą popularność, bo Ameryka kocha zwycięzców. Wygrywał i wielu białych zaczęło mu kibicować. Nazywali go swoim Murzynem. Ten mistrz był symbolem nowej epoki. Nie chciał walczyć z czarnoskórymi rywalami. Jego menedżerowie podzielali ten pogląd. Ameryka nie chciała kolejnego Jacka Johnsona. Czarni pięściarze nie byli dopuszczani do walk. W wyniku kryzysu czarnoskórzy zaczęli się przeprowadzać z rolniczego południa na północ w poszukiwaniu pracy. Wielu zatrudniło się w fabrykach w takich miastach jak Detroit. Zarabiali $5 dziennie. Wśród nowych mieszczuchów znalazła się rodzina Barrowów. Ten dzieciak z Detroit nazywał się Joseph Louis Barrow. Ale ktoś na ringu zapomniał jego nazwiska i zostało samo Joe Louis. Joe miał w sobie zalążek wielkości. Aby to zrozumieć, trzeba było zobaczyć, jak walczy. Miałem zaszczyt podróżować z nim i przebywać w jego towarzystwie. Wszyscy wiedzieli, kim jest Joe Louis. Młodego pięściarza wypatrzył czarnoskóry menadżer John Roxborough. Wierzył, że jego zawodnik będzie pierwszym od 25 lat czarnoskórym mistrzem. Będziesz następnym mistrzem świata. Mam nadzieję. Jako twój menadżer dołożę wszelkich starań, żeby zorganizować ci walkę o tytuł. Od czasu Johnsona żadnemu czarnoskóremu nie pozwolono walczyć o tytuł. Wydawało się to niemożliwe. Biała Ameryka nie była gotowa na to, by mistrzem świata został czarny pięściarz. Menadżerowie zastanawiali się, jak doprowadzić mojego ojca, wychowanego w getcie w Detroit, na sam szczyt. Już w pierwszym roku zawodowej kariery Joe walczył z najlepszymi zawodnikami kategorii ciężkiej i wszystkich nokautował.
Był pierwszym Afroamerykaninem, który powstał z popiołów pozostawionych przez Jacka Johnsona. W 1935 roku Lewis stopniowo poprawiał swoją pozycję w rankingu. Zyskiwał coraz władze były nieugięte i Lewis musiał wrócić na ring. Po wojnie Joe pozostawał mistrzem świata już od 12 lat. Nikt nie utrzymał tytułu tak długo. Kiedy zmuszono go do powrotu na ring, nie miał już dawnej formy. W 1951 roku miał 37 lat. Czekała go walka z młodym pięściarzem Rockim Marciano, dla którego Joe był idolem. Witam kibiców, zwłaszcza tych z Nowej Anglii. Jestem w dobrej formie i mam nadzieję, że sobie poradzę. W ostatnich latach Lewis przybrał na wadze, co widać po jego nogach i klatce piersiowej. Przed walką z Marciano ważył 106 kg. Wspaniały Lewis był teraz o 10 lat starszy i wolniejszy. Rocky był w szczytowej bokserskiej formie. Łysiejący i grubawy Lewis szybko wychodzi na ring. Czy były mistrz powróci? Jest dzisiaj faworytem. Kibice w Madison Square Garden trzymali stronę Lewisa. Chcieli, żeby wygrał i początkowo Joe podtrzymywał tę nadzieję. Lewis był wyższy i miał większy zasięg rąk, ale kondycyjnie nie dorównywał rywalowi. Marciano uderzał bardzo mocno. Nawet jeśli trafiał w rękę przeciwnika, to po 7 lub 8 rundach rywal był tak obolały, że nie mógł podnieść pięści. Po 7 rundach Lewis zaczął odczuwać zmęczenie. Nagle wiek dał o sobie znać. Marciano ciągle atakował. Przed 8 rundą Rocky już wiedział, że wygra. To był smutny widok. Joe Lewis przeleciał między linami. Upadł na deski, a głowa bezwładnie zwisała mu nad stanowiskiem dziennikarzy. Jeden z nich ją podtrzymywał. Kibice szlochali, bo ich bohater został pokonany. Na myśl nasuwał się okrzyk: umarł król, niech żyje król. A nowym władcą był Rocky Marciano. Rocky jako pierwszy śpieszy, by pocieszyć swego idola. Marciano cried. Promotor zbierał od 4 do 8 dzieciaków, zakładał im worki na głowę i wpychał je na ring. Dzieci okładały się pięściami i wygrywał ten, kto ostatni utrzymał się na nogach. Ten brutalny rytuał to Battle Royale. Te pojedynki były demonstracją niższości Afroamerykanów. Tu nie chodziło o sport, tylko o uciechę. Biali widzowie chcieli się czuć lepsi od czarnych, których reprezentowali walczący. Widzowie wrzucali monety na ring i śmiali się, kiedy dzieci próbowały podnosić pieniądze, nie zdejmując rękawic. Johnson utrzymywał się, biorąc udział w tych walkach. Aby je przetrwać, intensywnie trenował techniki obronne. Na przełomie wieków boks był nowym sportem, w którym obowiązywała segregacja rasowa. Johnson miał ograniczone możliwości.
O tytuł mistrza świata walczono dopiero od kilku lat, ale już zdobył on symboliczne znaczenie w kraju podzielonym na tle rasowym. Mistrz musiał być biały. Zdobywca tytułu był uznawany za najsilniejszego człowieka na świecie. Murzyn nie mógł zostać mistrzem. Jack Johnson gardził białymi. Już jako dziecko uważał, że jest im równy. Kolor skóry nie miał dla niego znaczenia. Jack urodził się w nieodpowiednim czasie. Był pewny siebie, chociaż walki organizowano tak, by wszystko działało na jego niekorzyść. Pochodzenie na pewno odcisnęło na nim swój ślad, ale nie czuł się gorszy. Był buntownikiem, za co na południu groziła mu śmierć. Jack walczył przez 8 lat. Do 1908 roku pokonał już każdego, kto chciał się z nim zmierzyć. Johnson nauczył się swojego rzemiosła, walczył z najlepszymi. Zdobył tytuł mistrza czarnoskórych w kategorii ciężkiej. Joe uderza sierpowym w korpus. Niemiec znowu upada. Wszyscy słuchali relacji Caluma McCarthy'ego. Schmeling leży, sędzia go liczy. Koniec walki. Max Schmeling przegrał w pierwszej rundzie. Na ulicę wyległ tłum ludzi. Wszędzie zrobiły się zatory. Ludzie zatrzymywali samochody. Do naszej dzielnicy przyszło sporo białych, ale nikomu nic się nie stało. Wszyscy świętowali. Max Schmeling nie miał powodów do radości. W ciągu 124 sekund Louis uderzył go tyle razy, że Niemiec trafił do szpitala na 10 tygodni. Joe Louis odpowiada na wezwanie wuja Sama. Jak się nazywasz? Joe Louis Barrow. W trakcie wojny Joe przez 3 lata wspierał morale żołnierzy. Występował w walkach pokazowych, zbierając pieniądze dla rannych żołnierzy i ich rodzin. Jako czarnoskóry symbol Ameryki zachęcił tysiące Afroamerykanów do zaciągnięcia się do wojska. Robił to, co mu kazano. Jedynym czarnoskórym mistrzem przed Louisem był Jack Johnson. Usunięto go z piedestału dzięki kruczkom prawnym i to samo miało spotkać Joe Louisa. Bokser przekazywał na rzecz armii i marynarki wojennej przysyłane do niego czeki z datkami. Zamiast docenić ten wkład w wysiłek wojenny, rząd oskarżył Louisa o zaleganie z podatkami. Joe napracował się, a na koniec powiedziano mu, że jest winien rządowi pieniądze. Władze były nieugięte i Louis musiał wrócić na ring. Po wojnie Joe pozostawał mistrzem świata już od 12 lat. Nikt nie utrzymał tytułu tak długo. Kiedy zmuszono go do powrotu na ring, nie miał już dawnej formy. W 1951 roku miał 37 lat. Czekała go walka z młodym pięściarzem Rockim Marciano, dla którego Joe był idolem. Witam kibiców, zwłaszcza tych z Nowej Anglii. Jestem w dobrej formie i mam nadzieję, że sobie poradzę. Stało się jasne, że Johnson bawi się z mistrzem. Czeka, aż zmęczony Burns nie będzie mógł dłużej walczyć. W rundzie piątej Johnson bez trudu blokuje ręce rywala. Napięcie rosło. Jack zaczął coraz skuteczniej uderzać. Na filmach widać, że nagle zadał jeden cios i wygrał. Tak zakończyła się dominacja białych w kategorii ciężkiej. Jack Johnson dowiódł swej wyższości.
Poza ringiem był równie ekstrawagancki. Nic go nie obchodziło. Żył po to, by zmieniać utarte obyczaje. Postępował jak chciał. Był barwną postacią. Nosił drogie stroje i zawsze był duszą towarzystwa. Johnson lekceważył obowiązujące normy i lubił białe kobiety. Nawet ożenił się z jedną z nich. Po jego ślubie z Etą Dureją Johnson, Ameryka poczuła się obrażona. Jack żył tak samo, jak prowadził samochody. Szybko. Cały czas wciskał gaz do dechy. Ten czarny ścigał się samochodami, uprawiał hazard i nie chciał się dostosować do zasad białego społeczeństwa. Johnson przerażał białą Amerykę. Nie dlatego, że był czarny, ale dlatego, że był afroamerykaninem z charakterem. Jack był koszmarem białej Ameryki. Historia boksu. Dla Ameryki czarny zawsze był niewolnikiem, a teraz stał się panem. Wyczyny Johnsona przeraziły amerykańskie elity. Pokonanie go stało się sprawą najwyższej wagi. Wszyscy szukali białego pięściarza, który mógłby z nim wygrać. Jedna z gazet pisała o wielkiej nadziei białych. Można to nazwać farsą, bo każdy, kto był biały, duży i miał odrobinę talentu, był nazywany wielką nadzieją białych. W 1910 roku sprawa poszukiwania wielkiej nadziei białych regularnie wracała na pierwsze strony gazet. Emerytowani mistrzowie kolejno wracali na ring. Pisarz Jack London był wtedy również komentatorem bokserskim. To on wezwał... To nie była walka stulecia, tylko pojedynek o cały świat. Oto historia dwóch czarnoskórych pięściarzy oraz ich pasji, dzięki której zmienili wizerunek boksu i całej Ameryki. Czarny z białym. Nasza opowieść rozpoczyna się na przełomie wieków. Jack Johnson urodził się w kraju, w którym dopiero niedawno zniesiono niewolnictwo. Wcześniej zajął się boksem, ale wtedy był to inny sport. Na południu walki czarnoskórych dzieci były rozrywką dla białej elity. Promotor zbierał od 4 do 8 dzieciaków, zakładał im worki na głowę i wpychał je na ring. Dzieci okładały się pięściami i wygrywał ten, kto ostatni utrzymał się na nogach. Ten brutalny rytuał to Battle Royale. Te pojedynki były demonstracją niższości Afroamerykanów. Tu nie chodziło o sport, tylko o uciechę. Biali widzowie chcieli się czuć lepsi od czarnych, których reprezentowali walczący. Widzowie wrzucali monety na ring i śmiali się, kiedy dzieci próbowały podnosić pieniądze, nie zdejmując rękawic. Johnson utrzymywał się, biorąc udział w tych walkach. Aby je przetrwać, intensywnie trenował techniki obronne. Na przełomie wieków boks był nowym sportem, w którym obowiązywała segregacja rasowa. Johnson miał ograniczone możliwości.
O tytuł mistrza świata walczono dopiero od kilku lat, ale już zdobył on symboliczne znaczenie w kraju podzielonym na tle rasowym. Mistrz musiał być biały. Zdobywca tytułu był uznawany za najsilniejszego człowieka na świecie. Walka z młodym pięściarzem Rockym Marciano, dla którego Joe był idolem. Witam kibiców, zwłaszcza tych z Nowej Anglii. Jestem w dobrej formie i mam nadzieję, że sobie poradzę. W ostatnich latach Louis przybrał na wadze, co widać po jego nogach i klatce piersiowej. Przed walką z Marciano ważył 106 kg. Wspaniały Louis był teraz o 10 lat starszy i wolniejszy. Rocky był w szczytowej bokserskiej formie. Łysiejący i grubawy Louis szybko wychodzi na ring. Czy były mistrz powróci? Jest dzisiaj faworytem. Kibice w Madison Square Garden trzymali stronę Louisa. Chcieli, żeby wygrał i początkowo Joe podtrzymywał tę nadzieję. Louis był wyższy i miał większy zasięg rąk, ale kondycyjnie nie dorównywał rywalowi. Marciano uderzał bardzo mocno. Nawet jeśli trafiał w rękę przeciwnika, to po 7 lub 8 rundach rywal był tak obolały, że nie mógł podnieść pięści. Po 7 rundach Louis zaczął odczuwać zmęczenie. Nagle wiek dał o sobie znać. Marciano ciągle atakował. Przed 8 rundą Rocky już wiedział, że wygra. To był smutny widok. Joe Louis przeleciał między linami. Upadł na deski, a głowa bezwładnie zwisała mu nad stanowiskiem dziennikarzy. Jeden z nich ją podtrzymywał. Kibice szlochali, bo ich bohater został pokonany. Na myśl nasuwał się okrzyk: umarł król, niech żyje król. A nowym władcą był Rocky Marciano. Rocky jako pierwszy śpieszy, by pocieszyć swego idola. Promotor zbierał od 4 do 8 dzieciaków, zakładał im worki na głowę i wpychał je na ring. Dzieci okładały się pięściami i wygrywał ten, kto ostatni utrzymał się na nogach. Ale to obóz Louisa załatwił swojemu zawodnikowi pojedynek o tytuł. Joe dostał tę szansę, bo obawiano się, że Niemiec zostanie mistrzem świata kategorii ciężkiej. Po I wojnie światowej boks stał się najbardziej popularnym sportem na świecie. Jack Dempsey był mistrzem świata kategorii ciężkiej w latach 1919-26. Był pierwszym bokserskim milionerem i playboyem. Ten mistrz był symbolem nowej epoki. Nie chciał walczyć z czarnoskórymi rywalami. Jego menedżerowie podzielali ten pogląd. Ameryka nie chciała kolejnego Jacka Johnsona. Czarni pięściarze nie byli dopuszczani do walk. W wyniku kryzysu czarnoskórzy zaczęli się przeprowadzać z rolniczego południa na północ w poszukiwaniu pracy. Wielu zatrudniło się w fabrykach w takich miastach jak Detroit. Zarabiali $5 dziennie. Wśród nowych mieszczuchów znalazła się rodzina Barrowów. Ten dzieciak z Detroit nazywał się Joseph Louis Barrow.
Ale ktoś na ringu zapomniał jego nazwiska i zostało samo Joe Louis. Joe miał w sobie zalążek wielkości. Aby to zrozumieć, trzeba było zobaczyć, jak walczy. Miałem zaszczyt podróżować z nim i przebywać w jego towarzystwie. Wszyscy wiedzieli, kim jest Joe Louis. Młodego pięściarza wypatrzył czarnoskóry menadżer John Roxborough. Wierzył, że jego zawodnik będzie pierwszym od 25 lat czarnoskórym mistrzem. Będziesz następnym mistrzem świata. Mam nadzieję. Jako twój menadżer dołożę wszelkich starań, żeby zorganizować ci walkę o tytuł. Od czasu Johnsona żadnemu czarnoskóremu nie pozwolono walczyć o tytuł. Wydawało się to niemożliwe. Biała Ameryka nie była gotowa na to, by mistrzem świata został czarny pięściarz. Menadżerowie zastanawiali się, jak doprowadzić mojego ojca, wychowanego w getcie w Detroit, na sam szczyt. Jack Johnson dowiódł swej wyższości. Poza ringiem był równie ekstrawagancki. Nic go nie obchodziło. Żył po to, by zmieniać utarte obyczaje. Postępował jak chciał. Był barwną postacią. Nosił drogie stroje i zawsze był duszą towarzystwa. Johnson lekceważył obowiązujące normy i lubił białe kobiety. Nawet ożenił się z jedną z nich. Po jego ślubie z Etą Dureją Johnson, Ameryka poczuła się obrażona. Jack żył tak samo, jak prowadził samochody. Szybko. Cały czas wciskał gaz do dechy. Ten czarny ścigał się samochodami, uprawiał hazard i nie chciał się dostosować do zasad białego społeczeństwa. Johnson przerażał białą Amerykę. Nie dlatego, że był czarny, ale dlatego, że był afroamerykaninem z charakterem. Jack był koszmarem białej Ameryki. Historia boksu. Dla Ameryki czarny zawsze był niewolnikiem, a teraz stał się panem. Wyczyny Johnsona przeraziły amerykańskie elity. Pokonanie go stało się sprawą najwyższej wagi. Wszyscy szukali białego pięściarza, który mógłby z nim wygrać. Jedna z gazet pisała o wielkiej nadziei białych. Można to nazwać farsą, bo każdy, kto był biały, duży i miał odrobinę talentu, był nazywany wielką nadzieją białych. W 1910 roku sprawa poszukiwania wielkiej nadziei białych regularnie wracała na pierwsze strony gazet. Emerytowani mistrzowie kolejno wracali na ring. Pisarz Jack London był wtedy również komentatorem bokserskim. To on wezwał do walki Jima Jeffriesa, który wycofał się z ringu w 1905 roku. Dawny mistrz miał zetrzeć uśmiech z twarzy Jacka Johnsona. Jeffries był niegdyś świetnym zawodnikiem, ale mistrz zamienił rękawice na luksusowe życie. Presja była ogromna. A w autobusie musiał zajmować miejsce z tyłu. W latach 30. czarnoskórzy wciąż byli obywatelami drugiej kategorii. Jeden z nich miał się zmierzyć z reprezentantem III Rzeszy. Jednocześnie toczy się bardziej osobista walka. Louis wie, że przeciwnikom pomaga czarnoskóry amerykański pięściarz. Były mistrz świata Jack Johnson zdradzał Niemcom słabości Louisa. Johnson był najlepszym defensywnym pięściarzem w historii.
doskonale rozpoznawał słabe strony zawodników. Ta walka nie bez powodu była nazywana pojedynkiem stulecia. Ta przesycona nienawiścią rywalizacja rozpoczynała się również poza ringiem. To nie była walka stulecia, tylko pojedynek o cały świat. Oto historia dwóch czarnoskórych pięściarzy oraz ich pasji, dzięki której zmienili wizerunek boksu i całej Ameryki. Czarny z białym. Nasza opowieść rozpoczyna się na przełomie wieków. Jack Johnson urodził się w kraju, w którym dopiero niedawno zniesiono niewolnictwo. Wcześniej zajął się boksem, ale wtedy był to inny sport. Na południu walki czarnoskórych dzieci były rozrywką dla białej elity. Promotor zbierał od 4 do 8 dzieciaków, zakładał im worki na głowę i wpychał je na ring. Dzieci okładały się pięściami i wygrywał ten, kto ostatni utrzymał się na nogach. Ten brutalny rytuał to Battle Royale. Te pojedynki były demonstracją niższości Afroamerykanów. Tu nie chodziło o sport, tylko o uciechę. Biali widzowie chcieli się czuć lepsi od czarnych, których reprezentowali walczący. Widzowie wrzucali monety na ring i śmiali się, kiedy dzieci próbowały podnosić pieniądze. Joe wszedł na ring. Czekał w swoim narożniku, potem wysłuchał instrukcji i nie odezwał się ani słowem. Był jak nakręcona sprężyna. Już w pierwszych sekundach walki było widać, że Joe Louis wyciągnął wnioski z porażki. Nie opuszczał już gardy. Nieprzerwaną lawiną ciosów Louis posłał przeciwnika na linię. Joe był jak kat, wykonujący egzekucję na związanym więźniu. Niemiec cierpiał tak bardzo, że łkał jak kobieta. Komentator powiedział, że tamtej nocy nie było na świecie człowieka, który mógłby pokonać Louisa. Schmeling upada. Sędzia liczy do 4. Niemiec wstaje, a Louis znowu uderza. Sędzia Donovan uważnie obserwuje walkę. Joe uderza sierpowym w korpus. Niemiec znowu upada. Wszyscy słuchali relacji Kaluma McCarthy'ego. Schmeling leży, sędzia go liczy. Koniec walki. Max Schmeling przegrał w pierwszej rundzie. Na ulicę wyległ tłum ludzi. Wszędzie zrobiły się zatory. Ludzie zatrzymywali samochody. Do naszej dzielnicy przyszło sporo białych, ale nikomu nic się nie stało. Wszyscy świętowali. Max Schmeling nie miał powodów do radości. W ciągu 124 sekund Louis uderzył go tyle razy, że Niemiec trafił do szpitala na 10 tygodni. Joe Louis?
Joe Louis odpowiada na wezwanie wuja sama. Jak się nazywasz? Joe Louis Barrow. W trakcie wojny Joe przez 3 lata wspierał morale żołnierzy. Występował w walkach pokazowych, zbierając pieniądze dla rannych żołnierzy i ich rodzin. Jako czarnoskóry symbol Ameryki zachęcił tysiące Afroamerykanów do zaciągnięcia się do wojska. Franklin Roosevelt zaprosił Louisa do Białego Domu. Spotkali się na trawniku przed budynkiem. Prezydent złapał boksera za biceps i powiedział: musisz wygrać dla demokracji. Louis walczył za Amerykę, za czarnych, ale też za białych. Historia boksu. Przed walką w 1938 roku obaj bokserzy czuli, że przekroczyli granicę między boksem a światem międzynarodowych machinacji. Joe reprezentował Amerykę w tym starciu dwóch ideologii, ale jak na ironię, na południu USA nie mógłby usiąść przy barze. W autobusie musiałby usiąść z tyłu i musiałby korzystać z oddzielnej łazienki. Na północy wcale nie traktowano go lepiej. W latach 30. Afroamerykanie nadal byli obywatelami drugiej kategorii, ale to jeden z nich reprezentował USA w walce z faszystowskim reżimem. Drugi czerwca 1938 roku. Dzisiaj odbędzie się walka. Obaj zawodnicy biorą udział w oficjalnym ważeniu. Na stadionie w Nowym Jorku zasiada 70 tysięcy widzów. Kolejne 70 milionów słucha relacji radiowej. Słuchali dosłownie wszyscy. To było ważne wydarzenie. Nie walka stulecia, tylko bitwa o świat. Louis ciągle był obserwowany, ale nie stracił koncentracji. Louis zapytał pisarza Jimmy'ego Cannona, ile rund jego zdaniem potrwa walka. Jimmy odparł, że 4, na co Joe pokazał wyprostowany kciuk. Dzięki niemieckiemu radiu Trzecia Rzesza może kibicować swojemu zawodnikowi. Przed rozpoczęciem walki świat dosłownie się zatrzymał. To było największe wydarzenie w historii transmisji radiowych. Joe wszedł na ring. Czekał w swoim narożniku, potem wysłuchał instrukcji i nie odezwał się ani słowem. Był jak nakręcona sprężyna. Już w pierwszych sekundach walki było widać, że Joe Louis wyciągnął. Jedynym czarnoskórym mistrzem przed Louisem był Jack Johnson. Usunięto go z piedestału dzięki kruczkom prawnym i to samo miało spotkać Joe Louisa. Bokser przekazywał na rzecz armii i marynarki wojennej przysyłane do niego czeki z datkami. Zamiast docenić ten wkład w wysiłek wojenny, rząd oskarżył Louisa o zaleganie z podatkami. Joe napracował się, a na koniec powiedziano mu, że jest winien rządowi pieniądze. Władze były nieugięte i Louis musiał wrócić na ring. Po wojnie Joe pozostawał mistrzem świata już od 12 lat. Nikt nie utrzymał tytułu tak długo. Kiedy zmuszono go do powrotu na ring, nie miał już dawnej formy. W 1951 roku miał 37 lat. Czekała go walka z młodym pięściarzem Rockym Marciano, dla którego Joe był idolem. Witam kibiców, zwłaszcza tych z Nowej Anglii. Jestem w dobrej formie i mam nadzieję, że sobie poradzę.
W ostatnich latach Lewis przybrał na wadze, co widać po jego nogach i klatce piersiowej. Przed walką z Marciano ważył 106 kg. Wspaniały Lewis był teraz o 10 lat starszy i wolniejszy. Rocky był w szczytowej bokserskiej formie. Łysiejący i grubawy Lewis szybko wychodzi na ring. Czy były mistrz powróci? Jest dzisiaj faworytem. Kibice w Madison Square Garden trzymali stronę Lewisa. Chcieli, żeby wygrał i początkowo Joe podtrzymywał tę nadzieję. Lewis był wyższy i miał większy zasięg rąk, ale kondycyjnie nie dorównywał rywalowi. Marciano uderzał bardzo mocno. Nawet jeśli trafiał w rękę przeciwnika, to po 7 lub 8 rundach rywal był tak obolały, że nie mógł podnieść pięści. Po 7 rundach Lewis zaczął odczuwać zmęczenie. Nagle wiek dał o sobie znać. Marciano ciągle atakował. Przed 8 rundą Rocky już wiedział, że wygra. Styl życia mistrza nie zmienia się, ale to tylko pozory. Wyobrażam sobie, jaką presję musiał czuć Jack Johnson w owym czasie. Czekały go bardzo trudne chwile. Po 5 latach na szczycie Johnson został w końcu pokonany przez władzę. Skazano go za pogwałcenie ustawy Manna. Uciekł z kraju, by uniknąć więzienia. Te wydarzenia miały jeden trwały skutek. Od tego dnia w 1915 roku czarnoskórzy Amerykanie na kolejne 20 lat znowu usunęli się w cień. Historia boksu. Po I wojnie światowej boks stał się najbardziej popularnym sportem na świecie. Jack Dempsey był mistrzem świata kategorii ciężkiej w latach 1919-26. Był pierwszym bokserskim milionerem i playboyem. Ten mistrz był symbolem nowej epoki. Nie chciał walczyć z czarnoskórymi rywalami. Jego menedżerowie podzielali ten pogląd. Ameryka nie chciała kolejnego Jacka Johnsona. Czarni pięściarze nie byli dopuszczani do walk. W wyniku kryzysu czarnoskórzy zaczęli się przeprowadzać z rolniczego południa na północ w poszukiwaniu pracy. Wielu zatrudniło się w fabrykach w takich miastach jak Detroit. Zarabiali $5 dziennie. Wśród nowych mieszczuchów znalazła się rodzina Barrowów. Ten dzieciak z Detroit nazywał się Joseph Louis Barrow. Ale ktoś na ringu zapomniał jego nazwiska i zostało samo Joe Louis. Joe miał w sobie zalążek wielkości. Aby to zrozumieć, trzeba było zobaczyć, jak walczy. Miałem zaszczyt podróżować z nim i przebywać w jego towarzystwie. Wszyscy wiedzieli, kim jest Joe Louis, kazywał berło następcy. Tej nocy w 1951 roku wygrano jeszcze jedną bitwę. Zwycięstwo Marciano zakończyło epokę, w której w boksie obowiązywała segregacja rasowa. Ameryka była gotowa do zmian. Joe i Rocky rywalizowali na równych prawach.
Częściowo zawdzięczali to pierwszemu czarnoskóremu mistrzowi Jackowi Johnsonowi. Jack spalił za sobą mosty, a Joe je odbudował. To dzięki niemu przestano zwracać uwagę na kolor skóry. Joe Louis odmienił boks. Na zawsze pozostanie bohaterem. Wersja polska, Master Film. Tekst Filip Zubczewski. Czytał Marek Ciumel. And it still is news. Mama may have the compliment. Hey, the men are in the ring. The fight is over on a technical knockout. Matt Schmeling is beaten in one round. The first time that a world heavyweight championship ever changed hands in one round. Yes, he's got his own. Jack Johnson dowiódł swej wyższości. Poza ringiem był równie ekstrawagancki. Nic go nie obchodziło. Żył po to, by zmieniać utarte obyczaje. Postępował jak chciał. Był barwną postacią. Nosił drogie stroje i zawsze był duszą towarzystwa. Johnson lekceważył obowiązujące normy i lubił białe kobiety. Nawet ożenił się z jedną z nich. Po jego ślubie z Etą Dureją Johnson, Ameryka poczuła się obrażona. Jack żył tak samo, jak prowadził samochody. Szybko. Cały czas wciskał gaz do dechy. Ten czarny ścigał się samochodami, uprawiał hazard i nie chciał się dostosować do zasad białego społeczeństwa. Johnson przerażał białą Amerykę. Nie dlatego, że był czarny, ale dlatego, że był afroamerykaninem z charakterem. Jack był koszmarem białej Ameryki. Historia boksu. Dla Ameryki czarny zawsze był niewolnikiem, a podgrzali nastroje do czerwoności. Johnson stał się wybawcą czarnych, a Jeffries nadzieją białych. Walka była nieunikniona. W Reno mieszkało 15 tysięcy ludzi, ale w dniu walki liczba ta podwoiła się. Ulice były zatłoczone dzień i noc. Wszystkie bary, kasyna i domy publiczne były wypełnione po brzegi. Nigdy przedtem ani potem nie zawierano tylu zakładów. W dniu walki bram nowego amfiteatru, wybudowanego specjalnie na tę okazję, pilnowali uzbrojeni policjanci. Widzowie nie mogli mieć broni. Johnson odebrał wiele pogróżek, ale nie okazywał strachu. Wejście na ring wymaga odwagi. A w dodatku Jack wiedział, że jest znienawidzony. Być może chciano go zabić, a mimo to stanął do walki z takim wyrazem twarzy, jakby wybierał się na niedzielny piknik. Zawodnicy walczą ostrożnie. To dwaj mistrzowie. Jeden z nich jest już stary, ale wrócił na ring. Walka rozpoczęła się w pełnym popołudniowym słońcu. Jeffries prezentował się lepiej niż kiedykolwiek. Nigdy nie przegrał walki. Rzeczywiście był wielką nadzieją białych. Pojedynek miał trwać 45 rund. Pod koniec szóstej wiek Jeffriesa dał o sobie znać. Johnson blokuje wszystkie ataki. Po rocznym oczekiwaniu walka stulecia staje się wielkim rozczarowaniem. Szybko okazało się, że Jeffries nie ma szans. W rundzie 14 Jeffries utrzymywał się na nogach wyłącznie dzięki swej legendarnej odporności na ciosy.
Wtedy Jack pierwszy raz posłał rywala na deski. Jeffries wstał, ale znowu się przewrócił. Kibice krzyczeli do sędziego Texa Ricarda, żeby przerwał walkę. Nie chcieli, żeby ich zawodnik został znokautowany. Ostatni kadr z tej walki jest bardzo smutny. Jeffries jest powalony na kolana. Jedną ręką opiera się o liny. Ludzie z jego narożnika wskoczyli na ring. Żydów i inne mniejszości narodowe. Führer uznał, że Max będzie użytecznym narzędziem do kształtowania wizerunku kraju. Bokser spotkał się z Hitlerem, Goebbelsem i Göringiem, a Ryjczyk, który już raz pokonał czarnego, został ponownie wystawiony na próbę. Osobista rywalizacja zawodników nabrała międzynarodowego znaczenia. Franklin Roosevelt zaprosił Louisa do Białego Domu. Spotkali się na trawniku przed budynkiem. Prezydent złapał boksera za biceps i powiedział: musisz wygrać dla demokracji. Louis walczył za Amerykę, za czarnych, ale też za białych. Historia boksu. Przed walką w 1938 roku obaj bokserzy czuli, że przekroczyli granicę między boksem a światem międzynarodowych machinacji. Joe reprezentował Amerykę w tym starciu dwóch ideologii, ale jak na ironię, na południu USA nie mógłby usiąść przy barze. W autobusie musiałby usiąść z tyłu i musiałby korzystać z oddzielnej łazienki. Na północy wcale nie traktowano go lepiej. W latach 30. Afroamerykanie nadal byli obywatelami drugiej kategorii, ale to jeden z nich reprezentował USA w walce z faszystowskim reżimem. Drugi czerwca 1938 roku. Dzisiaj odbędzie się walka. Obaj zawodnicy biorą udział w oficjalnym ważeniu. Na stadionie w Nowym Jorku zasiada 70 tysięcy widzów. Kolejne 70 milionów słucha relacji radiowej. Słuchali dosłownie wszyscy. To było ważne wydarzenie. Nie walka stulecia, tylko bitwa o świat. Louis ciągle był obserwowany, ale nie stracił koncentracji. Louis zapytał pisarza Jimmy'ego Cannona, ile rund jego zdaniem potrwa walka. Jimmy odparł, że 4, na co Joe pokazał wyprostowany kciuk. Dzięki niemieckiemu radiu Trzecia Rzesza może kibicować swojemu zawodnikowi. Przed rozpoczęciem walki świat dosłownie się zatrzymał. To było największe wydarzenie. Był pierwszym bokserskim milionerem i playboyem. Ten mistrz był symbolem nowej epoki. Nie chciał walczyć z czarnoskórymi rywalami. Jego menedżerowie podzielali ten pogląd. Ameryka nie chciała kolejnego Jacka Johnsona. Czarni pięściarze nie byli dopuszczani do walk. W wyniku kryzysu Ameryka nie chciała kolejnego Jacka Johnsona. Czarni pięściarze nie byli dopuszczani do walk. W wyniku kryzysu czarnoskórzy zaczęli się przeprowadzać z rolniczego południa na północ w poszukiwaniu pracy. Wielu zatrudniło się w fabrykach w takich miastach jak Detroit. Zarabiali $5 dziennie. Wśród nowych mieszczuchów znalazła się rodzina Barrowów. Ten dzieciak z Detroit nazywał się Joseph Louis Barrow.
Ale ktoś na ringu zapomniał jego nazwiska i zostało samo Joe Louis. Joe miał w sobie zalążek wielkości. Aby to zrozumieć, trzeba było zobaczyć, jak walczy. Miałem zaszczyt podróżować z nim i przebywać w jego towarzystwie. Wszyscy wiedzieli, kim jest Joe Louis. Młodego pięściarza wypatrzył czarnoskóry menadżer John Roxborough. Wierzył, że jego zawodnik będzie pierwszym od 25 lat czarnoskórym mistrzem. Będziesz następnym mistrzem świata. Mam nadzieję. Jako twój menadżer dołożę wszelkich starań, żeby zorganizować ci walkę o tytuł. Od czasu Johnsona żadnemu czarnoskóremu nie pozwolono walczyć o tytuł. Wydawało się to niemożliwe. Biała Ameryka nie była gotowa na to, by mistrzem świata został czarny pięściarz. Menadżerowie zastanawiali się, jak doprowadzić mojego ojca, wychowanego w getcie w Detroit, na sam szczyt. Już w pierwszym roku zawodowej kariery Joe walczył z najlepszymi zawodnikami kategorii ciężkiej i wszystkich nokautował. Był pierwszym, a... Po pierwszej wojnie światowej boks stał się najbardziej popularnym sportem na świecie. Jack Dempsey był mistrzem świata kategorii ciężkiej w latach 1919-26. Był pierwszym bokserskim milionerem i playboyem. Ten mistrz był symbolem nowej epoki. Nie chciał walczyć z czarnoskórymi rywalami. Jego menedżerowie podzielali ten pogląd. Ameryka nie chciała kolejnego Jacka Johnsona. Czarni pięściarze nie byli dopuszczani do walk. W wyniku kryzysu czarnoskórzy zaczęli się przeprowadzać z rolniczego południa na północ w poszukiwaniu pracy. Wielu zatrudniło się w fabrykach w takich miastach jak Detroit. Zarabiali $5 dziennie. Wśród nowych mieszczuchów znalazła się rodzina Barrowów. Ten dzieciak z Detroit nazywał się Joseph Louis Barrow. Ale ktoś na ringu zapomniał jego nazwiska i zostało samo Joe Louis. Joe miał w sobie zalążek wielkości. Aby to zrozumieć, trzeba było zobaczyć, jak walczy. Miałem zaszczyt podróżować z nim i przebywać w jego towarzystwie. Wszyscy wiedzieli, kim jest Joe Louis. Młodego pięściarza wypatrzył czarnoskóry menadżer John Roxborough. Wierzył, że jego zawodnik będzie pierwszym od 25 lat czarnoskórym mistrzem. Będziesz następnym mistrzem świata. Mam nadzieję. Jako twój menadżer dołożę wszelkich starań, żeby zorganizować ci walkę o tytuł. Od czasu Johnsona żadnemu czarnoskóremu nie pozwolono walczyć o tytuł. Wydawało się to niemożliwe. Biała Ameryka nie była gotowa na to, by mistrzem świata został czarny pięściarz. Menadżerowie zastanawiali się, jak doprowadzić mojego ojca, wychowanego w getcie w Detroit, na sam szczyt. Już w pierwszym roku zawodowej kariery Joe walczył z najlepszymi zawodnikami kategorii ciężkiej i wszystkich nokautował. Po czwartej rundzie Louis nie wiedział, gdzie się znajduje. W 12 padł na deski. Trzeba go było zeskrobywać z ringu.
Lewis upada. Trzyma się lin. Jest bardzo zmęczony. Kiedy ojciec przegrał z Maxem Schmelingiem w 1936 roku, nadzieje Afroamerykanów zostały podkopane. Mama mówiła, że pod koniec tego pojedynku tata był zdruzgotany. Po tym zwycięstwie Max zyskał prawo do walki z aktualnym mistrzem Jimmy Braddockiem. Ale to obóz Lewisa załatwił swojemu zawodnikowi pojedynek o tytuł. Joe dostał tę szansę, bo obawiano się, że Niemiec zostanie mistrzem świata kategorii ciężkiej. W 1937 roku, ku zaskoczeniu Maxa Schmelinga, Joe Louis stanął do walki o tytuł. W ósmej rundzie powalił Braddocka potężnym prawym sierpowym. Czarna Ameryka wstrzymała oddech. Po 22 latach czarnoskóry pięściarz znowu został mistrzem świata. W Lewisie Afroamerykanie w końcu znaleźli swojego zawodnika, który mógł walczyć o mistrzowski pas. W 1937 roku Joe został mistrzem świata kategorii ciężkiej. Tata był dumny z tytułu, ale przeczuwał zbliżające się niebezpieczeństwo. Chodziło o Maxa Schmelinga. Przy najbliższej okazji Joe zgodził się na walkę rewanżową z Niemcem. Ustalono datę. 22 czerwca 1938 roku. Joe już podpisał dokument. Jest gotów bronić mistrzowskiego tytułu. Max Schmeling teraz się uśmiecha, ale poczekajmy do 22 czerwca. Ten pojedynek był najsłynniejszą walką mojego ojca. W kontekście historycznym był prawdopodobnie najważniejszy. Latem 1938 roku zbliżająca się walka przykuła uwagę całego świata. Amerykanie nie mieli już złudzeń co do prawdziwej natury Adolfa Hitlera. Coraz głośniej mówiono o tym, jak Niemcy traktują Żydów i inne mniejszości narodowe. Führer uznał, że Max będzie użytecznym narzędziem do kształtowania wizerunku kraju. Bokser spotkał się z demonstracją niższości Afroamerykanów. Tu nie chodziło o sport, tylko o uciechę. Biali widzowie chcieli się czuć lepsi od czarnych, których reprezentowali walczący. Widzowie wrzucali monety na ring i śmiali się, kiedy dzieci próbowały podnosić pieniądze, nie zdejmując rękawic. Johnson utrzymywał się, biorąc udział w tych walkach. Aby je przetrwać, intensywnie trenował techniki obronne. Na przełomie wieków boks był nowym sportem, w którym obowiązywała segregacja rasowa. Johnson miał ograniczone możliwości. O tytuł mistrza świata walczono dopiero od kilku lat, ale już zdobył on symboliczne znaczenie w kraju podzielonym na tle rasowym. Mistrz musiał być biały. Zdobywca tytułu był uznawany za najsilniejszego człowieka na świecie. Murzyn nie mógł zostać mistrzem. Jack Johnson gardził białymi. Już jako dziecko uważał, że jest im równy. Kolor skóry nie miał dla niego znaczenia. Jack urodził się w nieodpowiednim czasie. Był pewny siebie, chociaż walki organizowano tak, by wszystko działało na jego niekorzyść. Pochodzenie na pewno odcisnęło na nim swój ślad, ale nie czuł się gorszy. Był buntownikiem, za co na południu groziła mu śmierć. Jack walczył przez 8 lat. Do 1908 roku pokonał już każdego, kto chciał się z nim zmierzyć.
Johnson nauczył się swojego rzemiosła, walczył z najlepszymi. Zdobył tytuł mistrza czarnoskórych w kategorii ciężkiej i zaczął myśleć o tytule mistrza świata. Ameryka nie mogła się pogodzić z myślą, że czarnoskóry mógłby walczyć o tytuł. Szansa pojawiła się, kiedy mistrz Tommy Burns wyjechał za granicę. Johnson pojechał za nim aż do Australii i rzucił mu wyzwanie. Tommy Burns jeszcze nigdy nie był w tak dobrej formie. Wie, że czeka go walka życia. Pojedynek miał się odbyć w Sydney.